Całość zaczęła się od tego, że co możemy zrobić, aby nie przywiązywać się do jednego vendora. No, takie pytanie może otwarte zostawmy, tak? Ja znam odpowiedzi, tak, ale Michał może chciałby coś do tego dodać. Ja powiem wam takie trzy perspektywy swoje, które mam ostatnio. Nie będą one popularne, ale trudno, mamy podyskutować, to podyskutujmy. Pierwsza jest taka, CIO, który mówi, będę używał Kubernetesa, bo Kubernetes sprawi, że nie będę przywiązany do vendora, i to jest jedna perspektywa. I drugie zdanie zaraz za tym pierwszym, ale nie zakładam, że kiedykolwiek z tego vendora wyjdę. To jest pierwsza perspektywa. A druga perspektywa brzmi jeszcze w inny sposób. 20 lat, czy tam 30 lat rozwoju IT, uczyliśmy się żyć z vendor lockiem w on-premie. Z Oracle'em, MySQL'em, Microsoftem, czym tam jeszcze chcecie. I z tym się nauczyliśmy żyć, z mainframe'em na przykład, prawda, jako z vendor lockiem. I z tym się nauczyliśmy żyć i nikogo to nie przeraża, że ktoś używa mainframe'a w swojej firmie do systemu core'owego. A tutaj ludzie się boją dostawcy cloudowego, bo uważają, że on na pewno podniesie ceny za chwilę albo zniknie z rynku. To samo ryzyko dotyczy równie dobrze vendorów klasycznych, jak i... A czy nie myślisz, że tutaj tak naprawdę chodzi o oszczędności? Żeby mieć możliwość po prostu szybkiego ruchu, tak? Do przeniesienia swojego biznesu tak naprawdę, no inne realia, inne ceny, tak? No pytanie, czy to jest... chyba jest, że się wtrącę, bo... Tak, dawaj. Czy to AWS, Azure, czy GCP, te ceny są naprawdę zbliżone. Oczywiście... Tak. Jak porównujemy jabłko do jabłek, postaramy się, postawimy dwie wiemki koło siebie, no to wyjdzie nam nagle, że tu jest dwa razy drożej, ale diabeł tkwi w szczegółach, bo że tam za storage jest dodatkowo, a tutaj nie jest, a tam za jakiś data transfer, a tutaj nie jest. Tam może być na przykład wiemka niby dwa kory, a w Azure może być dwa kory i burstable, czyli de facto na papierze dwa, ale w rzeczywistości jeden i połowę taniej. No jakby to na koniec dnia moim zdaniem nikt tego nie przeskoczy i ceny będą zbliżone, tak? Na podobnej marży ci dostawcy jadą. Znaczy generalnie bez też jakby empirycznego sprawdzenia bardzo ciężko ten koszt określić, nie? Więc tak teoretycznie nie ma możliwości porównania, gdzie to wyjdzie tak naprawdę taniej, więc ciężko też, żeby tym triggerem zawsze była oszczędność. Czy ja w ogóle wychodzę z założenia, że jeżeli naszą motywacją do chmury jest to, żeby koszty utrzymania środowiska, które teraz macie, naprawdę spadły, to ja bym zatrzymał projekt cloudowy, tak zupełnie szczerze, bo moim zdaniem nie po to to robimy. I doświadczenia tych wszystkich firm pokazały, że nie o to im chodzi tak per saldo. Znaczy cele są gdzieś tam indziej położone. Tak, i też jeżeli chodzi o multicloudę, bo mówiłeś, Michał, że firmy na Zachodzie, w Ameryce mają strategię multicloudową. Ja się z tym zgadzam, tak to rzeczywiście wygląda. I to nawet nie chodzi o koszty, nie chodzi o możliwość migrowania się z A na B. Chodzi o taki, powiedziałbym, cherry picking, ja to dokładnie mówię, tak. Usług tych najważniejszych, czyli przykładowo Azure AD ma niesamowicie silne Azure Active Directory, znaczy Azure Active Directory jest naprawdę mocną przewagą Microsoftowego Azure'a, tak? Z drugiej strony mamy takie GCP i ktoś mówi, no tak, ale w GCP to mamy super usługi związane z procesowaniem danych, no i prawdopodobnie najlepiej działający cloudowy Kubernetes, tak? W stosunku do EKS-a czy AKS-a. Z kolei weźmiemy sobie AWS-a i tam mamy na przykład IoT stojące bardzo mocno. Także powiedziałbym, że to jest taki cherry picking. To są takie wybieranie tych najlepszych elementów, no bo te chmury nie są różne, tak? Rozwijają się w troszkę innych kierunkach, nadganiają w tamtym czy w tym miejscu, ale mają swoje mocniejsze strony od konkurencji. To prawda. To jeszcze jakby pociągnę ten temat, gdzieś tam odpisałem podobnie bardzo na czacie, że jakby motywem wszystkich tych firm, które migrują się do chmury, jest przede wszystkim i tą metryką, którą oni chcą realizować, jest zwiększanie zysku, tak? Więc nawet jeżeli na którymś etapie okaże się, że ten koszt jest nawet znacznie większy, to tutaj jakby metryką, która powinna świadczyć o sukcesie, jest przychód, koniec końców. Pytanie, czy go umiemy policzyć, nie? Bo to jest jeszcze też wyzwanie, ale tak, ja generalnie się zgadzam, że robimy to po coś, żeby coś zyskać, a nie żeby właśnie oszczędzać. Powiem wam prosty przykład. Jeden z klientów, z którym żeśmy skończyli współpracę w grudniu, zmigrował się do chmury i płaci dwa razy więcej za to środowisko, prawie to samo środowisko, które miał on-premises. Ale są trzy wyróżniki, które go trzymają w tym świecie. Po pierwsze, po raz pierwszy w Black Friday nie skończył się 503 od 13 do 17.
Po drugie, mają narzędzie do wykrywania ataków z różnych adresów IP, które im pozwala jakby nie pozwala właśnie wykrywać te ataki i je mitygować. I po trzecie wreszcie, rzeczywiście mają dużo prostszy model wydań i proces disaster recovery. I dla tych wartości płacą co miesiąc dwa razy więcej, bo to jest jakby inna rzecz, tak? Coś innego zyskali. Tak, przypomnę tylko, że jeżeli ktoś z uczestników chce coś zabrać głos, śmiało, tak? Nie jesteśmy tu tylko po to, żeby dyskutować w własnym gronie. Tak więc śmiało pytajcie, tam parę pytań było też na czacie. Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, możecie je zadać. Ze swojej strony mamy inne pytanie do was też, takie, które już de facto miesiąc temu poruszałem, ale dalej jest aktualne. Tak? Jak myślicie, jak obecna sytuacja, czyli wszystko związane z tym COVID-em, wpływa na nasz polski rynek, tak? IT? Co tutaj się zmienia? Czy coś się zmienia? Trudno mi powiedzieć, przynajmniej ze swojej strony, ja pewnie żyję w pewnej bańce, czyli mieszkając blisko stolicy, obcując z klientami ze stolicy i firmami, które de facto są też firmami zagranicznymi. Ja kryzysu w branży chmurowej nie widzę. Powiedziałbym, że jest wręcz odwrotnie. Dużo firm się zainteresowało tematem i myślę, że w tym kierunku to będzie podążać. Natomiast jak to będzie wyglądać w mniejszych miastach w Polsce, dość trudno powiedzieć. To tak naprawdę zależy od struktury zatrudnienia. Podejrzewam, że są miasta, gdzie ten lokalny biznes to jest polski biznes, gdzie miejsca pracy są zapewnione przez polskie firmy. Jeżeli to nie są firmy, które świadczą usługi dla tych zagranicznych firm, tylko na polskim rynku, tutaj podejrzewam, że kryzys może być zauważalny, aczkolwiek w IT bym się na razie nie bał. Myślę, że to wróci bardzo szybko do stabilności. Która branża, ale IT moim zdaniem najszybciej wróci i stanie na nogach. Michał, Kamil, coś chcecie dodać? Tego? Znaczy ja totalnie z innej beczki, jedynie co to widać mniejszy natłok rekruterów gdzieś tam na LinkedInie i to widzę, że oni tam w pierwszej kolejności potracili pracę. To ja z innej perspektywy. Dwa banki miały swój projekt wdrożenia narzędzia do pracy zdalnej typu Teams i inny tam przesuwać. Jeden musiał to zrobić w 2 tygodnie, drugi w 3 tygodnie i się udało nagle. Nagle się okazało, że taka praca jest trudna, ale możliwa, ale możemy jeszcze, żeby ją rzeczywiście umożliwić, musimy wprowadzić parę innych rozwiązań. I cloud stał się fajnym enablerem i to rzeczywiście, bo widać, ja miałem 6 czy 7 projektów tylko dlatego, że to się wydarzyło. I teraz ja wiem, że ja nie znoszę tego stwierdzenia, że COVID to wpłynął na digital transformation cały i tak dalej, ale na pewno model pracy z klientami też się zmieni. To znaczy banki na przykład doskonale wiedzą, że do swoich oddziałów nie zaproszą bardzo szybko swoich klientów w takim tradycyjnej formie. I czy będzie COVID, czy będzie w Polsce pandemia ogłoszona do września, czy do października, to i tak zmienią swój sposób pracy z klientem. Bo wiedzą, że już taki naturalny świat, taki jak mieliśmy przed, może zupełnie nie wróci, albo zmienią się przyzwyczajenia ludzkie. I dużo projektów wystartowało tylko wokół tego. Naprawdę dużo. Tak. To ja widzę po prostu po tym, co się dzieje. Osobiście też zgodzę się ze spostrzeżeniem, że wiele rzeczy się zadziało szybciej, co było wcześniej utrudnione, typu praca z klientami zagranicznymi z mojej perspektywy została ułatwiona. Tak? I no to na pewno w ogóle praca zdalna wszelkiej maści została ułatwiona. Chociażby ta polityka Facebooka teraz, która została opublikowana. Ja tu mówię na przykład na przykładzie klientów z Middle Easta, tutaj, gdzie tam naprawdę był duży problem, żeby z nimi porozmawiać online, tak, o konkretnych sprawach, zebrać ich w grupę. Tak. Nagle to wszystko stało się możliwe i stało się całkiem proste. Tak. To też prawda, ale z drugiej strony to, co widzę, tendencję, jaką złą widzę na rynku, to widzę to, że dużo firm pozbywa się podwykonawców po prostu. Starając się w szczególności wpychać swoich pracowników właśnie na te miejsca. Tak. Też taką tendencję dziś zobaczyłem. Dobra, Marek, może wróćmy do pytania, które Michał zadał na samym początku. DevOps czy GitHub? Dlaczego GitHub? Naturalną konsekwencją jakby strategii Microsoftu jest to, żeby
utworzyć tą puszkę tych 40 milionów deweloperów w GitHubie, tak? I na nie bez przyczyny wydali sporo pieniędzy, parę miliardów, na to, żeby przejąć GitHuba, więc wiązała się z tym pewna strategia, pewna wizja. I ta wizja w tym momencie jest realizowana, tak? To po pierwsze. Po drugie, Azure DevOps jest bardzo mocno zakorzeniony w mentalności dużych firm, dużych organizacji. I pewnym jest to, że klienci, którzy obecnie używają Azure DevOpsa, na pewno nie zostaną zostawieni po prostu, tak jak to w przypadku Google'a na przykład się odbywa czasem, że po prostu Google mówi, że za rok zabija usługę, dziękuję, do widzenia, nie macie nic do powiedzenia. Tak to się nie wydarzy. Natomiast też faktem jest, że zespoły Azure DevOps i GitHuba zostały złączone w całość. Niegdysiejszy szef GitHuba jest w tym momencie tak jakby szefem nad tymi wszystkimi grupami programistów. No i w konsekwencji troszkę więcej wysiłku, jeżeli chodzi o rozwój platformy, idzie w GitHub. Także myślę, że warto się spodziewać w przeciągu tam najbliższego roku czy dwóch, że tych feature'ów takich około enterprise'owych w GitHubie będzie coraz więcej. I stopniowo taka, powiedziałbym, tranzycja z Azure DevOpsa na GitHuba będzie brzmiała naturalnie i będą do tego przygotowane odpowiednie narzędzia, odpowiednie procesy, żeby taką tranzycję wykonać. Taka jest moja tutaj opinia na ten temat. Natomiast broń Boże nie oznacza to, że ktoś zamierza zlikwidować Azure DevOpsa, tylko po prostu więcej wysiłku będzie w GitHubie. Więc warto moim zdaniem robić innowacje, próbować, pilotować, a może się uda, może się sprawdzi w organizacji i w przyszłości będziemy już, jak to się mówi, na tej najnowszej, powiedziałbym, platformie Microsoftowej. Czyli podsumowując, jeżeli jesteśmy nową firmą i możemy sobie pozwolić na przejście do GitHuba, to sugeruję, że raczej powinniśmy to zrobić, tak? Jakbym był Greenfieldem, to bym pewnie zaczął od GitHuba w tym momencie. Okej. Dobra, kolejne pytanie. Jakie mam? W międzyczasie dosłownie ostatnia minutka na uzupełnienie ankiet, jeżeli ktoś nie uzupełnił i zaraz wylosujemy licencję JetBrains. Poruszyłeś też z kolei, Michał, dosyć ciekawy temat na samym początku odnośnie tożsamości. Tak? Pojawiło się pytanie, tak, jak można bronić to, żeby takie dziecko nie założyło konto na jakimś portalu. Tak? I zacząłeś mówić, że jeszcze chwila, tak? Rozwiniesz to? Znaczy, może inaczej. Zobaczcie, że my nie wymyśliliśmy, jak weryfikować tożsamość w internecie, bo nigdy nie zadawaliśmy sobie takiego pytania, albo może zadawaliśmy, ale rozwiązania były takie bardzo tradycyjne, bo my żyjemy w innym świecie, w świecie internetu, ale przykładamy do niego rozwiązania, które sprawdzają się w świecie naturalnym. Tak, na przykład pokaż dowód, nie, w banku. Zobaczcie, że dzisiaj wiele rzeczy, na przykład chociażby ten proces onboardingu do banku może się odbyć tak, że robisz sobie zdjęcie, pokazujesz właśnie jakiś certyfikat, czyli ten dowód poświadczający twoją tożsamość i w sumie na tej podstawie ktoś cię weryfikuje. Gdybym zastanowić się od samego początku, jak przypisywać o sobie tożsamość, jak ona ma być niezaprzeczalna, no to teoretycznie mógłbyś się, i posługując się swoją tożsamością wszędzie, no mógłbyś to zrobić, tak? Mógłbyś to zrobić, tylko musiałbyś wymyśleć jakiś sposób, jak każdej osobie, która się pojawia na tym świecie i która żyje, tą elektroniczną tożsamość przypisać. I zobaczcie, że trochę, nie mówię, że to się udało, ale na przykład ja jako działalność gospodarcza, nie jako Michał Furmankiewicz, tylko jako Michał Furmankiewicz Cloud Architects, bo tak się nazywa prywatna firma, ja trochę taką tożsamość mam, bo mam profil zaufany i w bardzo wielu miejscach, jak ja się tym przedstawię, na przykład założenie firmy odbyło się bez mojej wizyty w urzędzie, co mnie bardzo ciekawi i bardzo mnie zadowala, że tak powiem. I bardzo wiele aktywności ja mogę tak zrobić, nawet przed podpisać, słuchajcie, dzisiaj sprawozdanie finansowe całej spółki ja mogę podpisać nie ruszając się z domu, co też jest dla mnie bardzo wygodne. A to taki drażliwy temat, co od razu poruszę. A czy chciałbyś tak głosować w wyborach? Tak. Tak, bo ja wiem, że tutaj jest kwestia tej tajności, ale jeżeli są takie projekty jak na przykład przetwarzanie danych, które są zaszyfrowane,
albo przetwarzanie danych w sposób zanonimizowany, to też, znaczy, może inaczej, jeżeli tożsamość i dane byłyby rozłączone, ale byłby jakiś model, żeby je połączyć, to nie bałbym się tego zupełnie. I są takie technologie w świecie, znaczy ludzie pracują takimi technologiami. Polecam poczytać sobie o technologii SGX, to jest technologia w procesorach Intela i o enklawach, i o confidential computingu, o którym mówił Mark Rusinowicz. I ludzie pracują nad tym, żeby przetwarzać dane, ale w sposób zaszyfrowany, tak? Ciekawe koncepcje. Znaczy z tego co rozumiem, Microsoft już ma w swoich chmurach zaimplementowane trochę takie technologii. Tak? No tak, ale to jeszcze jakby nie jest jakby, wiesz, do wykorzystania w takim zakresie, nie, o jakim mówimy, no nie? Natomiast to jest kwestia właśnie wymyślenia, jak to zrobić, ale technologie są w bardzo wielu miejscach. Okej. Okay.